Найважніше, що відбувається континуація традиції і розвою культури польської тут, в Вільні, на сцені вельце заслуженої для польської культури, моїм зданням, в Театрі на Погулянці. Моя тещова Ірина Górska-Damiencka ту ставила перші свої кроки акторські, і допіро стąd з Вільна випłynęła на широкі води, а właściwie на сцени polskie, ale to była taka kuźnia talentów. Teatr jest bardzo życzliwy dla nas, dla Polaków, właśnie ten teatr. Nie tego, że rosyjski, ale tego, że kierownikiem artystycznym jest znany reżyser Jonas Wajtkus, który robił Dziady, który robił Gombrowicza i Iwonę. I w ogóle szanuję i lubię Polaków. Mamy w tym roku znowu święto teatralne, powiedzmy, że to są czwarte wileńskie spotkania sceny polskiej. Wilno jest chyba jedynym na świecie, które zbiera teatry, które działają i mówią po polsku poza granicami naszej macierzy. No cóż, mój drogi, trzeba życie brać, jakie ona jest, albo i nie. No, Arturko, go mamy tak duży. Edek ma swoje zalety. Zresztą, mój Boże. Moja mama to już nie to samo, co dawno. Trzeba ją było widzieć, kiedy była młoda. Przy twoim urodzeniu oczywiście. Jeśli za nim pojawi się stąd. Inscenizacja i interpretacja jest bardzo osobliwa, bardzo ciekawa. Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby, prawda, Polska mogła to zobaczyć. Warszawa, Kraków ze względu na Mrożka. A to póki na przeczę nauka! Jestem przekonany, że oszukałem w kartach! A to na przeczę nauka! Jestem przekonany, że oszukałem w kartach! Nie, to jest niech ta piosenka ci o tym opowie. I świat jak nie. Lecz jak kochać się to będę powiem. Główne spektakle wszystkie odbywały się w Teatrze na Pohulance. Ale odbywały się tak również w Domu Kultury Polskiej. Grają w Ejszyszkach. Już mamy na 4-5 scenach. Na szmatach nie świeci, czy ty rozumiesz? Proszę ciebie. Nie ruszać tego! Proszę mnie tutaj spodziewać. Proszę, jak mu przerywamy biznes. Tutaj mi jest potrzebne to górne światło dla Janusza, który był... Takie spotkania teatralne były organizowane w Krakowie i Bielsko-Białej. I na te spotkania przyjechaliśmy my, Ireny Litwinowicz, teatr ze Lwowa, teatr z Czech i polski teatr. Nas było mało i to były 2 lata z kolei, a później to się urwało. A tego brakło nam. Nam się to podobało, ponieważ akurat właśnie zauważyliśmy, że potrzebujemy jeden drugich nawzajem. Dzisiaj trochę nam brakuje. Brakuje naszych przyjaciół z Czech, naszych przyjaciół z Węgier. Są to zespoły, z którymi jużśmy się zaprzyjaźnili za tak długi czas. No popatrz. Nie, coś opuściłam chyba tamto troszkę, nie? Tak się zawsze stawało, że do Wilna przyjeżdżaliśmy z klasyką, prezentowaliśmy i Fredrę, i Norwida, i Mickiewicza, ale nigdy nie zaprezentowaliśmy tutaj Słowackiego. I dlatego dla mnie dzisiejszy dzień, dzisiejsze spotkanie jest bardzo szczególne, że tutaj na tej scenie, w Teatrze na Pohulance
zaprezentowaliśmy fragmenty dzieł Juliusza Słowackiego. Czy to jeszcze rano? Pierwsza wiosna godzina. Ach, gdzie mój kochanek? Królowa, zadaj piękną jaką pracę. Winąć tęczę kolorową, budować pałace, po wojami wiązać dachy, ubierać kwiaty w gmachy na kolumnach malfi dzwonów lazurowych. Nie, mój skierko, ja się kocham. W czym się kochasz? Poślij skierki, a przyniesie ci kochanka. I w plecie do twojego wianka i będziesz go wiecznie miała, pieściła i całowała do przyszłej wiosny poranka, do drugiego kwiatu w wieku. Ach, mój skierko, ja się kocham. Kocham się w człowieku. To ludzkie czary. Tej zimy, gdym usnęła na skryształonym łożu, światło mię nagle jakieś z głuchego snu gwałtownie ocuciło. Widziałam kiedyś tą Goplanę w wykonaniu koleżanki pani Lidii Chrzanowskiej. Ona grała u nas w tym przedstawieniu. I nie wyobrażałam sobie, że ja będę kiedyś grała Goplanę, ale tak zarządził reżyser. No i czuję się dobrze w tej roli. Ja stawiam za trzaski na wilka, a złowiłem wróble i czyżyka. Pokój chcę zamurować i cudzołożnika zamurowałem. Smutny to wypadek, panie. A teraz niech się ze mną wola boska stanie. Ja tego pazia już mam i nie puszczę. Co? I ty śmiesz? Gdy jeleń wejdzie w moją puszczę, to mości królu jeleń mój. Ja dobrze strzelam. Ja to was teraz starą męką rozweselam. Śmiejcie się. Ty, żona, śmiej się, póki żywa. Cóż to za zemsta w starym, twarda i straszliwa. Chodzi mi o tę panią, co u waszej maści nie znajduje obrony, ani też litości. Ja uwielbiam próbę. Ja uwielbiam ten czas, kiedy się tworzy rolę. A potem to już czeka się na następne, bo już premiera była, bo już następne przedstawienie, następne, ale to się tylko dodaje, osobne elementy. A najpiękniejszy jest ten moment, kiedy reżyser przychodzi na próby i mówi, no wreszcie, cisza. I kładnie coś przed sobą, kolejną sztukę. I tu się zaczyna kolejna przygoda w życiu. O, kostrynie, przynieś mi światło! Idź na dół. Krew pachnie ode mnie. Stało się. Stało. Teraz nadaremnie żałować rzeczy. Stało się. Przeminie. Z nas wszystkich kiedyś będą takie trupy. Mój cały zamek zabłysł w świecie! Wszystko śpi w nasze ceglane fortece, nawet zagasły latarniowe słupy przy bramie zamku. Czy mam służbę rozbudzić? Nie budź nikogo! Z Wilnem przyjaźnimy się co najmniej od 40 lat. Bo tutaj zespoły teatralne i zespół pani Ireny Rymowicz, nieżyjącej teraz pani Irena Litwinowicz jest kierownikiem tego zespołu i zespół Lili Kejzik, który był kiedyś w Domu Kultury Medyka. Z tymi zespołami mamy serdeczne, koleżeńskie artystyczne.